Zasadnicza część sezonu Fortuna pierwszej ligi za nami, ale to nie oznacza końca pierwszoligowych emocji. Z awansu cieszyły się już ekipy Lechii Gdańsk i GKS-u Katowice, a trzeciego Beniaminka PKO Ekstraklasy wyłaniają dwustopniowe baraże. Spójrzmy, co przyniosły nam półfinałowe starcia. Oba półfinały zaplanowane zostały na czwartek. Najpierw rywalizacja toczyła się w Lublinie, gdzie doszło do derbowego meczu Motoru z Górnikiem Łęczna, a następnie Arka Gdynia podejmowała Odrę Opole. Nasze podsumowanie zaczynamy od Lublina i wielkich derbów Lubelszczyzny. Czwarty w sezonie Motor gościł lokalnego rywala Górnika Łęczna, który sezon zakończył na piątej pozycji. Obie ekipy z barażowych batalii mają dobre wspomnienia. Motor w ubiegłym sezonie awans do drugiej ligi wywalczył właśnie w taki sposób. Z kolei Łęcznianie wygrali pierwszoligowe baraże w sezonie 2020-2021 i tym razem liczyli na powtórkę z historii. Spotkanie z Animuszem chcieli zacząć gospodarze i już po upływie kilkudziesięciu sekund odnotowaliśmy pierwsze zagrożenie pod bramką Górnika, ale daleko od celu był mraz. Przed upływem kwadransa ponownie szczęścia szukał słowacki napastnik, jednak tym razem po centrze z rzutu rożnego główkował ponad poprzeczką. Z kolei kilka minut później niecelnie uderzał Michał Król. W 23 minucie wreszcie pod bramką Lublinian zameldowali się przyjezdni, ale w tym przypadku główka Roginicza była niedokładna. W kolejnych fragmentach ponownie zaznaczała się przewaga Motoru. W 25 minucie po raz pierwszy swoim bramkarskim kunsztem wykazał się Gostomski, który sparował uderzenie Ceglarza. Kolejne zagrożenie nadeszło na koniec pierwszej połowy, gdy w polu karnym Wójcika sfaulował Łukasik i sędzia Jarosław Przybył wskazał na 11 metr. Przed nami starcie Ceglarza z Gostomskim i zawodnik Motoru, który przez cały sezon miał 100% skuteczność rzutów karnych, marnuje tę okazję. Gostomski złapał piłkę i do przerwy mieliśmy bezbramkowy remis. Po przerwie nadal przeważał Motor, ale stwarzanie sytuacji gospodarzom przychodziło z trudem, tak jak w oglądanym przypadku, gdy bez problemów interweniował Gostomski. Inaczej mogło, a nawet powinno być w 69 minucie, gdy po centrze Wojtkowskiego wymarzoną szansę miał mraz, ale jego strzał trafił w słupek, po czym oddalili zagrożenie defensorzy Górnika. Wynik 0-0 widniał na tablicy świetlnej jak zaczarowany i ten stan już się nie zmienił, co oznaczało, że w Lublinie dojdzie do dogrywki. W niej obraz gry nie uległ zmianie. Motor nadal miał inicjatywę i szukał upragnionego gola. W 92 minucie po strzale mraza efektownie interweniował Gostomski. Z kolei strzał Gąsiora znacznie minął bramkę. Następnie znów w roli głównej wystąpił mraz. Najpierw Słowak ponownie ostemplował słupek, po czym piłka wylądowała w rękach golkipera Górnika. A po chwili snajper gospodarzy zakończył akcję swojej drużyny niecelnym strzałem. Kolejną okazję przyniosła 112 minuta. Po świetnej szarży Ndiaye i po podaniu Senegalczyka jeszcze raz uderzał mraz, ale nie potrafił znaleźć sposobu na Gostomskiego. Ostatnie słowo niespodziewanie mogło należeć do gości, gdyż po centrze z rzutu rożnego doszło do sporego zamieszania w polu karnym, jednak dobrze w bramce zareagował Rosa i skutecznie interweniował. 120 minut za nami, a w Lublinie wciąż bez rozstrzygnięcia. Mecz niewykorzystanych szans, szczególnie ze strony Motoru, za nami, a przed nami to, co najważniejsze, czyli rzuty karne, które wyłonią finalistę baraży. Zaczynamy serię jedenastek, a konkretnie Bartosz Wolski, który z dużym spokojem otwiera wynik. Do pierwszego karnego w ekipie z Łęcznej podchodzi Sisse i defensor gości trafia w samo okienko. W drugiej kolejce ciśnienie wytrzymuje mraz. Natomiast w Górniku obok bramki uderza Deja i motorowcy mają przewagę. Co więcej, po chwili na 3-1 podwyższa Gąsior i Lublinianie są coraz bliżej awansu. W Górniku jako trzeci do piłki ustawionej na 11 metrze podchodzi Gąska i Łęcznianie wciąż pozostają w grze, chociaż po chwili bezbłędną serię w Motorze podtrzymuje Rudol, strzelając konsekwentnie w ten sam róg. Czas na Dziwniela, który musi trafić, aby przyjezdni pozostali w grze, jednak jego strzał broni Kacper Rosa i mamy wybuch radości w Lublinie. Motor w karnych dopina swego i melduje się w finale. Mamy już pierwszego z finalistów, czas poznać drugą z drużyn, która wyszła zwycięsko z półfinałowej batalii. W Gdyni trzecia na koniec sezonu Arka mierzyła się z szóstą w stawce Odrą Opole. Obie ekipy do spotkania przystąpiły w zgoła odmiennych nastrojach.
Arkowcy bezpośredni awans stracili rzutem na taśmę, przegrywając u siebie w ostatniej kolejce z GKS-em Katowice. Z kolei Odra dzięki zwycięstwu nad Zniczem Pruszków i udanej końcówce sezonu wskoczyła do strefy barażowej. W pierwszych fragmentach niewiele się działo i trwało wzajemne badanie sił. Natomiast obaj bramkarze mieli niewiele pracy. W 8 minucie zza pola karnego uderzył Gaprindaszwili, ale nie sprawił większych problemów Haluchowi. Przechodzimy do 34 minuty, kiedy to Odra ma rzut wolny. Centrę z rzutu wolnego posyła Borcha Galan, piłka dociera do Jerzego Pirocha, a strzał środkowego obrońcy gości ląduje w siatce. Opolanie niejednokrotnie w tym sezonie pokazali, że stałe fragmenty są ich mocną stroną i po raz kolejny potwierdziło się to podczas barażowego starcia. Gospodarze szybko zabrali się do roboty. Pierwsza próba z rzutu wolnego na Warro nie sprawiła problemów Haluchowi. A w 42 minucie na skrzydle z piłką w swoim stylu ruszył Kobacki. Centra w pole karne, a po chwili do bezpańskiej piłki dopada Michał Borecki. Przytomne wykończenie pomocnika gospodarzy, dla którego to pierwszy gol w tym sezonie. Gdynianie wyrównują stan rywalizacji i chcą szybko pójść za ciosem. W 44 minucie centrę w pole karne posyła Gaprindaszwili, a skuteczną główką popisuje się Karol Czubak. Niezawodny snajper Arki oddaje zabójczy strzał i w ciągu kilkudziesięciu sekund wynik odwraca się na korzyść gospodarzy. Przechodzimy do wydarzeń z drugiej odsłony. Tuż przed upływem godziny atak gospodarzy znów napędził Gaprindaszwili. Gruzin zagrywa wzdłuż bramki, a tam piłkę do własnej bramki kieruje Jakub Szrek. Duża radość w Gdyni, gdyż Arkowcy odskakują na dwa trafienia i robią duży krok w kierunku finału. W 66 minucie mogło być nawet 4-1, ale minimalnie chybił Borecki. Odra starała się wrócić do gry, ale zamiast gola kontaktowego po serii prostych błędów, Opolanie narazili się na kontrę, a właściwie to na solowy rajd Olafa Kobackiego, który uprzedził Halucha i popędził z piłką do pustej bramki, po czym podwyższył wynik. Z dużą łatwością zrobił to Kobacki, a goście nie byli w stanie przeciwstawić się Gdynianom. Mimo praktycznie rozstrzygniętego wyniku, Odra do końca nie chciała się poddawać. Najpierw obok słupka uderzył Hebel, a następnie ze strzałem Galana na raty poradził sobie Lenarcik. Z kolei w doliczonym czasie po centrze z rzutu rożnego strzałem głową do siatki trafił Piroch. Dublet czeskiego defensora, ale tylko na otarcie łez, gdyż po tym trafieniu zakończył mecz Piotr Lasyk. Arka ogrywa Odrę 4-2 i wywalcza bilety do finału. Żółto-niebiescy mimo straconej szansy na bezpośredni awans nie rezygnują z marzeń o grze w PKO Ekstraklasie. Podsumujmy sobie wyniki półfinałowych starć. W pierwszym z meczów o losach awansu przesądziła seria rzutów karnych, po której Motor Lublin ostatecznie okazał się lepszy od Górnika Łęczna. Z kolei w drugim ze spotkań Arka Gdynia pewnie pokonała Odrę Opole 4-2. W związku z tym w niedzielnym finale, który zostanie rozegrany w niedzielę 2 czerwca o godzinie 18 w Gdyni, Arka zmierzy się z Beniaminkiem z Lublina. Dziękujemy Wam za dzisiejszą obecność i już teraz zapraszamy, abyście byli wraz z nami w najbliższych dniach. W niedzielny wieczór zostanie rozegrany finał baraży, a obszerny skrót z tego zapowiadającego się niezwykle emocjonująco wydarzenia obejrzycie oczywiście na naszym kanale. Do usłyszenia!